W środę w Senacie odbyło się spotkanie marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego z przewodniczącym PKW Wojciechem Hermelińskim. Tematem rozmowy były zmiany w kodeksie wyborczym. Po spotkaniu Hermeliński powiedział dziennikarzom, że przedstawił marszałkowi swoje oczekiwania co do podniesionych wcześniej przez PKW niepokojących przepisów zawartych w ustawie. Przede wszystkim cały czas podkreślam te kwestie związane ze sposobem wyboru komisarzy i sposobem wyboru szefostwa kierownictwa Krajowego Biura Wyborczego, te dwie rzeczy przedstawiłem panu marszałkowi, podkreślił. Dyskutowaliśmy też o kwestiach związanych z osobami niepełnosprawnymi. Jakie są możliwości, żeby jednak umożliwić im branie udziału w wyborach? Również mówiliśmy o kwestiach związanych ze sposobem głosowania, z tym nieszczęsnym znakiem X, mówił szef PKW. Podkreślaliśmy też te rzeczy, które są dobre, dodał. Od początku też mówimy, że przecież nie można wszystkiego krytykować. Jest kilka rzeczy dobrych, które są wprowadzane, zauważył Hermeliński. Szef PKW poinformował też, że w czwartek o godz. 9 rok Senat zajmie się zmianami w kodeksie wyborczym. Dodał, że marszałek Senatu zgodził się na jego udział w posiedzeniu, na zabranie głosu przeze mnie. Jeden będę chciał to oczywiście jutro zrobić, zaznaczył. Na pytanie, czy coś to spotkanie z marszałkiem Senatu zmieni, Hermeliński powiedział, że marszałek liczy na to, iż senatorowie będą w czwartek poruszać kwestie związane z osobami niepełnosprawnymi oraz ze sposobem głosowania. Te dwie kwestie, odniosłem wrażenie, że one są również dla pana marszałka ważne, podkreślił. Dopytywany, dlaczego tak ważne są te decyzje o wyborze komisarzy wyborczych, szef PKW powiedział, że obawia się, iż nowi komisarze nie będą mieli odpowiedniego doświadczenia. To będą zupełnie świeże osoby, w odróżnieniu od obecnych komisarzy, którzy są sędziami, zaznaczył. Tu chodzi o przesłanki merytoryczne, nie żadne polityczne, kwestia wiedzy, doświadczenia. A mogę z góry zakładać, że niestety takich kandydatów, którzy będą spełniali te nasze wymogi, nie będzie pewnie wielu i obawiam się, że może być problem z ich powoływaniem, mówił przewodniczący PKW. Obawiam się, że pan minister spraw wewnętrznych i administracji, PAP, może nam niestety narzucić szefa Krajowego Biura Wyborczego, KBW, co spowoduje też pewnie konieczność zmiany całego kierownictwa, dodał. Według niego zmiana kierownictwa KBW jest bardzo niewłaściwa na parę miesięcy przed wyborami. Powinna wybory przeprowadzać ta ekipa, która już od lat jest zaangażowana w pracę w strukturze organów wyborczych, stwierdził Hermeliński. W jego ocenie wymiana kierownictwa Krajowego Biura Wyborczego może doprowadzić do destabilizacji procesu wyborczego. Na pytanie, jak ta destabilizacja może wyglądać, Hermeliński powiedział, że wybory mogą bardzo się przedłużać i może dojść do pewnego chaosu, który będzie wynikał nie tylko z nowej obsady kadrowej, ale również z innych przyczyn. Nie twierdzę oczywiście, że do wyborów nie dojdzie, bo to byłoby za daleko idące, ale będzie duża niepewność, duże zamieszanie, duże wątpliwości i na tym ta destabilizacja może polegać, wyjaśnił szef PKW. Przyjęta w czwartek przez Sejm nowelizacja kodeksu wyborczego wprowadza między. Neutron.